Lubeck pour le but, inscrit par Franck Ribéry. Quel but, oh là là. L'ouverture du score de Franck Ribéry, le deuxième pour Franck Ribéry, au Rouge de Monaco. Wspaniały syn francuskiej ziemi, Zinedine Zidane, mówił o nim, że to klejnot, na jakiego Francja długo czekała. Nadzieje narodu po odejściu legendarnego playmakera wylądowały później na barkach Franka Ribery'ego, człowieka, którego wejście na szczyt było dużo bardziej złożone. Nasączone pracą na budowie, amatorskim graniem, kilkuletnim sporem prawnym i licznymi skandalami. Do 21 roku życia nic nie zapowiadało, że zostanie jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Kiedy Thierry Henry, Nicolas Anelka, a w późniejszym czasie Kylian Mbappé w wieku nastoletnim podbijali największe stadiony, trafiając na jedynki gazet, on mógł tylko pomarzyć o kontrakcie w profesjonalnym klubie. Nie miał łatwego startu, zaczynał dosłownie od zera. A kiedy sięgnął gwiazd, w dużym stopniu pozostał tym samym człowiekiem. Wielokrotnie upadał i tyle samo razy dźwigał się, udowadniając, że o ile pewne wydarzenia w życiu mogą go poruszyć, to na boisku zawsze będzie mocny i nikt ani nic go nie złamie. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Mam dla Was bardzo ważną informację. Zwłaszcza dla osób, które słuchają mnie na Spotify. Otóż Spotify w końcu wprowadził opcję powiadomień, dzięki której od razu dostaniecie informację, gdy pojawi się nowy odcinek mojego podcastu. Wystarczy wyszukać historię z boiska i nacisnąć dzwoneczek tuż pod nazwą podcastu. Wcześniej nie było takiej opcji, więc myślę, że warto z niej skorzystać. Dajcie znać przy okazji kolejnego odcinka, czy rzeczywiście ta opcja działa. A teraz zaczynamy. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Wychował się w ubogiej dzielnicy na obrzeżach miasta Boulogne-sur-Mer. I już od dziecięcych lat los brutalnie go doświadczał. Kiedy miał 2 lata, on i jego najbliżsi mieli wypadek samochodowy w rodzinnym mieście. Auto kierowane przez ojca Franka zderzyło się z ciężarówką. W wyniku uderzenia dziecko wyleciało z fotela i uderzyło w deskę rozdzielczą. Chłopiec doznał poważnych obrażeń. Założono mu ponad 100 szwów, które pozostawiły długie blizny po prawej stronie twarzy i kolejną w poprzek brwi. W pewien sposób ten wypadek mi pomógł. Jako dziecko motywowało mnie to. Bóg dał mi te różnice. Blizny są częścią mnie i ludzie będą musieli po prostu przyjąć mnie takim, jakim jestem. Mimo że Ribery w późniejszym czasie należał do najlepiej zarabiających francuskich piłkarzy, nie chciał poddać się operacji plastycznej. Nie chciał też prostować sobie zębów i złamanego nosa. Blizny stały się najbardziej charakterystycznym znakiem fizycznym Francuza. Na szczęście zupełnie nie przeszkadzały mu w graniu w piłkę. Problemy pojawiały się za to w jego psychice i zachowaniu. Mówiąc najoględniej, nie był zbyt miłym, grzecznym dzieciakiem. W 1996 roku wstąpił do Lille, obecnego mistrza Francji, wtedy jednak grającego w drugiej lidze. Podczas pobytu wyróżniał się w lekkiej atletyce, ale miał kłopoty z nauką, a przede wszystkim z przystosowaniem się do życia społecznego. Jeśli w szkole dochodziło do awantury, można było z góry zakładać, że uczestniczył w niej Franck, a najczęściej prowokował te bitki. W którejś już z serii korytarzowych potyczek miarka się przebrała, gdy złamał dziewczynce rękę. Dyrektor szkółki Lille, Jean-Michel Van Damme, nie miał innego wyjścia. Chłopcze, twoje zachowanie jest absolutnie niedopuszczalne. Z dniem dzisiejszym musimy się rozstać. To oficjalna wersja. Wyrzucili go, bo wszczynał rozruby. On sam jednak do dzisiaj twierdzi, że pokazano mu drzwi, bo był za mały. Jednak dyrektor przekonywał, że miał rację, decydując się na tak radykalny krok. Gdybym tego nie zrobił, jak wyglądałbym w oczach innych? Poza tym każdy musiał mieć dobre stopnie. Chociaż na wyniki w nauce zawsze przymykało się oko. Ale na brak dyscypliny nigdy. Wrócił tam, skąd przybył.
Próbował sił w amatorskich zespołach Boulogne i Alès. Występował i strzelał dużo, ale ciągle z dala od pierwszoligowych boisk. Nie mógł zarobić na swoje utrzymanie, kopiąc jedynie w piłkę. Jako amator otrzymywał zaledwie 150 euro miesięcznie. Podjął się więc fizycznej pracy. Ojciec pomógł mu ją znaleźć na budowie. Robiłem praktycznie wszystko. Kopałem, układałem cegły, wierciłem dziury. Praca przy budowach była dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Odnalazł się dopiero w trzecioligowym Breście, gdzie również zarabiał bardzo mało, ale awansował sportowo. To tu wyrósł na lokalną gwiazdę. Został królem ostatniego podania w jednym sezonie. Zaliczył 9 asyst, mimo że nie grał aż do 10 kolejki. W końcu jego marzenie spełniło się, gdy menedżer Metz, João Fernandes, zwerbował go na zasadzie wolnego transferu, wcześniej pilnie obserwując wyczyny 20-latka. Słuchaj, Frank, nie mam dla ciebie kosmicznych pieniędzy, ale daję ci szansę na grę w Ligę. Na razie nie myśl o dużych zarobkach. We francuskiej ekstraklasie zadebiutował dopiero w wieku 21 lat. Swojego jedynego ligowego gola strzelił 6 listopada 2004 roku w zremisowanym 1-1 meczu z Toulouse. Znakomita gra na prawej stronie sprawiła, że kibice Metz porównywali go do Roberta Pireza, również byłego zawodnika Le Grunin. Nie zagrzał tam jednak długo miejsca. Przeszkodą nie do przeskoczenia okazały się finansowe kłopoty klubu i kłótnie o warunki kontraktu. Po tym, jak negocjacje w sprawie przedłużenia umowy zakończyły się impasem, w styczniu 2005 roku Ribery obrał dość egzotyczny kierunek. Wyjechał do Turcji, by tam dołączyć do Galatasaray, chociaż chrapkę na niego mieli także działacze Ajaxu i Lens. Został jedynie wypożyczony i miał pół roku, żeby udowodnić swoją wartość nad Bosforem. Zajęło mu to kilka meczów. Gdy w każdym obdarowywał napastników wspaniałymi podaniami na asystę, trener Galatasaray, słynny George Hagi, nie miał już żadnych wątpliwości i skorzystał z opcji kupna piłkarza w marcu 2005 roku. Francuz podpisał 3,5-letni kontrakt i ugruntował swoją pozycję jako pierwszy wybór na lewym skrzydle. Imponujące występy sprawiły, że stał się ulubieńcem fanów, a szybkość pomocnika dała mu nowy pseudonim – Ferrari Berry. W finale Pucharu Turcji odegrał kluczową rolę w zmiażdżeniu największego rywala, Fenerbahce, 5-1. Strzelił pierwszego gola w 16 minucie, a także asystował przy drugiej bramce. Trofeum było pierwszym wielkim wyróżnieniem Ribery'ego w karierze. A później, no cóż, turecka przygoda zakończyła się wielkim skandalem. Drugiego sezonu nawet nie rozpoczął. Zaledwie po kilku miesiącach gry, w czerwcu 2005 roku, ogłosił, że wraca do Francji i będzie bronił barw Olympique Marsylia. Zdecydował się rozwiązać umowę z Turkami ze względu na 4-miesięczne zaległości w wypłacie wynagrodzenia. To niesamowite. W ciągu całego okresu gry dla Galatasaray dostałem jeden przelew na konto. Nie było ani pensji, ani premii. A nie chodzi tylko o pieniądze. Moje zaufanie zostało utracone także z powodu wielu kłamstw na mój temat. Zamieszanie w tej sytuacji wywołało gniew wśród zagorzałych kibiców Lwów. Sprawom nie pomogło również agresywne zachowanie klubu, a także nowego menedżera, Erika Gereca, kwestionującego postawę piłkarza. Każdy klub może mieć problemy finansowe. Ribery to dobry zawodnik, ale musisz zadać sobie pytanie, czy z piłkarzem, który w ciągu 18 miesięcy 5 razy zmienia klub, aby na pewno jest wszystko w porządku? Doszło do spięć. Pewnego wieczoru dom gracza odwiedziło 3 podejrzanych ludzi. Jeden z nich to John Biko, były agent Fronka oraz 2 członków zarządu Galatasaray. Piłkarz przywołuje te zdarzenia. Biko uderzył w okno, a potem powiedział, że jeśli nie otworzę drzwi, zniszczy mi samochód kijem baseballowym. Zadzwoniłem do mojego prawnika, a ten doradził mi, bym nic nie robił, tylko zadzwonił po żandarmerię i złożył skargę.
Co ciekawe, historia przedstawiona przez piłkarza nie miała potwierdzenia w faktach. Prokurator wprawdzie wszczął śledztwo w tej sprawie, ale natychmiast je umorzył, a decyzję uzasadniał następująco. To wyglądało na zmyśloną opowieść. Policja ustaliła, że nikt nie wybił żadnej szyby. Turcy z kolei nie odpuszczali i zarzekali się, że Francuz nadal będzie ich zawodnikiem. Członek zarządu, Mehmet Hervaci, groził konsekwencjami prawnymi. Zrobimy wszystko, by Ribery wciąż u nas grał. Zasady ustanowione przez FIFA jasno wskazują, że opóźnienia w płatnościach nie mogą być podstawą do rozwiązania umowy, jeśli nie przekraczają 3 miesięcy. A termin minie dopiero w czerwcu. Frank był jednak pewny swego. Zwrócił się też do FIFA o unieważnienie umowy z Galatą. Niedługo potem Światowa Centrala orzekła na korzyść piłkarza i odrzuciła zarzuty tureckiego klubu. W odpowiedzi działacze odwołali się do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, ale tu znów odbili się od ściany. W końcu, po 2 latach, sprawa została zamknięta. Ribery miał prawo zerwać kontrakt, a Galatasaray nie był uprawniony do żadnego odszkodowania. W Marsylii z kolei człowiek z blizną znów przypomniał o sobie kibicom z Francji. Wspiął się na wyżyny, prowadząc zespół do 2 finałów Pucharu Kraju. Został też wybrany najlepszym młodym zawodnikiem sezonu w Ligue 1. Grał rewelacyjnie, ale wciąż nie mógł doczekać się powołania do reprezentacji Le Bleu. Domagali się tego przede wszystkim dziennikarze, widząc w nim szansę na powiew świeżości w starej kadrze, w której mocno trzymali się liderzy. Fabien Barthez, Lilian Thuram i oczywiście największa gwiazda, choć już dobrze poobijana, Zinedine Zidane. Zbliżał się mundial w Niemczech, a ówczesny selekcjoner, Raymond Domenech, wciąż pozostawał głuchy na komentarze i sugestie. Wreszcie, w ostatniej chwili się złamał i wysłał skrzydłowemu nominację na Mistrzostwa Świata. Debiut nastąpił dosłownie kilkanaście dni przed pierwszym meczem, wygranym 1-0 sparingu z Meksykiem. Solidne występy doprowadziły go do pierwszego składu w 6 z 7 meczów na mundialu. Czułem się trochę jak junior w tym wielkim zespole, pełnym niezwykłych talentów. Ribery miał rację. 23 lata, najmłodszy członek zespołu. Drużyna w trakcie fazy grupowej nie błyszczała i fani trójkolorowych oczami wyobraźni widzieli już powtórkę klęski, jaka dokonała się 4 lata wcześniej w Korei Południowej i Japonii. Tymczasem Francuzi wyszli z grupy, a wszystko zmieniło się od 1/8 finału. Pokonali tam w pięknym stylu Hiszpanię 3-1, a Ribery wpisał się na listę strzelców. Ostatecznie dotarli aż do finału, gdzie w pamiętnym spotkaniu przegrali w rzutach karnych. Z jednej strony płacz, złość na Zinedina Zidana, z drugiej nadzieja. Reprezentacja potrzebowała rewolucji, a na twarz tej zmiany wybrano skrzydłowego Olimpiku, który w 2 lata z trzecioligowego zawadiaki przeistoczył się w piłkarza klasy światowej. Po sezonie 2006-2007 został ogłoszony piłkarzem roku we Francji. Zaszczyt, który zakończył 4-letnie panowanie Thierry'ego Henry'ego. Stał się graczem, o którego bój toczyły największe drużyny ze starego kontynentu. Wkrótce jeden z nich dopiął swego. Chciał bardzo przejść do Realu Madryt. To było jego marzenie. Pewnie do tego by doszło, ale hiszpański hegemon akurat miał przerwę od rządów Florentino Pereza, chętnie sprowadzającego gwiazdy za grube miliony. Wtedy jednak królewscy oglądali każdy grosz po 3 razy, zanim wydali je na nowe nabytki. A 25 milionów euro, które zażądało Olimpik, skutecznie odstraszyło działaczy Los Blancos. Na miejsce Realu wskoczył natomiast Bayern Monachium. Niemcy zbroili się wówczas na potęgę i bardzo chcieli mieć na swoim pokładzie dynamicznego francuskiego skrzydłowego. Mało tego, Bawarczycy dołożyli jeszcze 5 milionów i deal został przeklepany. Ribery otrzymał koszulkę z numerem 7, zwolnionym po odejściu Mehmeta Scholla pod koniec poprzedniego sezonu. Ten mówił: Frank to typ piłkarza, którego mógłbym sobie wyobrazić jako swojego następcę. 2 pierwsze lata były więcej niż rewelacyjne. Mistrzostwo kraju, półfinał Pucharu UEFA i zaliczone piłkarskie double-double w obu kampaniach, czyli dwucyfrowy stan strzelonych goli i zaliczonych asyst.
Potem jednak zaczęły pojawiać się ciągłe spekulacje dotyczące dostępności Ribériego na rynku transferowym. Nic dziwnego, spisywał się znacznie powyżej oczekiwań. Aby stłumić zainteresowanie, prezes Uli Hoeness zadeklarował, że piłkarz nie wyjedzie z Monachium, jeśli ktoś nie wpłaci na konto 100 milionów euro. O tym, że w Bayernie mają do czynienia z prawdziwym diamentem, zapewniał inny członek zarządu, Franz Beckenbauer. Mam nadzieję, że zostanie. Dla mnie Frank siedzi przy stole z Leo Messim i Cristiano Ronaldo. To jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Sam zainteresowany również zaczął myśleć o przeprowadzce. Przypomniał sobie o największym marzeniu – Realu Madryt. Gdy wreszcie do władzy doszedł Perez, stał się jednym z priorytetów zespołu z Santiago Bernabeu. Ogłosił zatem, że nie zamierza przedłużać kontraktu i życzy sobie, by go sprzedać. Tymczasem znów Real nieco poskąpił grosza. Pierwsza oferta brzmiała 40 milionów. Oferta, którą Franz Beckenbauer skwitował jednym zdaniem. Za tyle mogą kupić co najwyżej jedną nogę Ribériego. Drugiej propozycji już nie było. Real nie zdążył, bo wybuchł seks-skandal z udziałem piłkarza, a hiszpański superklub nie zamierzał wiązać się z kimś, kto ma problem z wizerunkiem. A to było tak. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Pozytywny obraz Franka zmienił się o 180 stopni na chwilę przed mundialem w 2010 roku. Wszystko przez fakt, że prowadził drugie życie. 17-letnią Zachię Dechar poznał w klubie nocnym w Paryżu, a później zaprosił na urodzinową imprezę do Monachium. Przyleciała wraz z jeszcze jedną koleżanką. Obie spędziły wieczór z piłkarzem i jego masażystą. Dopiero później okazało się, że dziewczyna bardzo lubiła towarzystwo piłkarzy. W toku śledztwa okazało się, że spotykała się między innymi z Karimem Benzemą i Sidneyem Govou. Afera wybuchła za sprawą stacji telewizyjnej M6, która jako pierwsza poinformowała, że czterech członków francuskiej drużyny narodowej było przesłuchiwanych pod kątem ich roli jako klientów szajki trudniącej się prostytucją. Nie to było najgorsze. Okazało się, że piłkarze korzystali z usług nieletnich dziewcząt. Nie wiem, co tam się działo, bo mnie tam nie było. Nie mógłbym tego robić, skoro ciągle byłem w towarzystwie mojego szwagra. Cały czas kręcił. Raz się do niczego nie przyznawał, raz wyjawił, że co prawda dał dziewczynom po 100 euro, ale tylko na taksówkę. W końcu Ribéry pękł i przyznał się do związku z prostytutką, ale nie wiedział, że była nieletnia w momencie współżycia. Groziła mu kara 3 lat więzienia. Co ciekawe, Zachia broniła sportowców. Jestem dziewczyną na telefon. Sama sobie wybieram klientów. Nikt mnie do niczego nie zmusza. Robię co chcę. Smród ciągnął się ponad 4 lata. W listopadzie 2011 roku prokuratorzy poprosili o umorzenie sprawy Ribériego i Benzemy, twierdząc, że nie są w stanie udowodnić winy, to jest ustalić, że piłkarze wiedzieli o niepełnoletności dziewczyny. Jednak sąd nie przychylił się do prośby i reprezentanci Francji w końcu stanęli przed obliczem sprawiedliwości. Dopiero w styczniu 2014 roku ostatecznie zostali uniewinnieni. A Zachia Dechar z miejsca stała się celebrytką. Dziś natomiast jest aktorką i wziętą projektantką mody. Wróćmy jednak do czasu przed południowoafrykańskim mundialem. Na seks skandalu się bowiem nie skończyło. Wraz z kolegami z reprezentacji nasz bohater wywołał jeszcze jedną awanturę. Kadra nienawidziła selekcjonera. Raymond Domenech, mówiąc oględnie, nie panował nad szatnią. W przerwie przegranego meczu grupowego z Meksykiem, trener posprzeczał się z Nicolasem Anelką, co doprowadziło do atmosfery tak gęstej, że brakowało jedynie zawieszonej w powietrzu siekiery. Ribéry wraz z kapitanem Patrice'em Evrą próbowali odsunąć trenera od zapalnika, ale Anelkę trudno było uspokoić. Trener nie miał wyjścia i wyrzucił napastnika ze zgrupowania, a Krajowa Federacja wykluczyła go z dalszej gry na mistrzostwach.
Dwa dni później piłkarz Bayernu pojawił się obok Domeneka w programie piłkarskim Telefut, aby rozwiać pogłoski związane ze złą atmosferą w drużynie, a także przeprosić kibiców za występy reprezentacji w ostatnich 2 latach. Niestety, ale bardzo teraz cierpimy. Chciałbym przeprosić wszystkich rodaków, cały kraj. Zgodnie z przypuszczeniami, na tym sprawa się nie zakończyła. Przeciwnie, we Francji rozpętało się piekło. Ribéry, gdy tylko dowiedział się, że dziennik L'Équipe słowo w słowo przetoczył wyzwiska, jakimi Anelka miał raczyć Domeneka, również wściekł się nie na żarty. Doszło do niego, że w środku zespołu jest kret. Wraz z innymi zaczął szukać winnego przecieku, zaś za kozła ofiarnego obrano niejakiego Roberta Duverna, trenera przygotowania fizycznego. Na jednym z treningów Evra rzucił się na szkoleniowca, a inni gracze po prostu odmówili udziału w treningu i udali się z powrotem do autokaru. Le Bleu wrócili do domu przegrani i skłóceni. Franck odegrał w buncie kluczową rolę. Był przywódcą rebeliantów i zapłacił za to reputacją. W kraju rodacy nie mieli dla niego litości. Dobrze pamiętali seks-skandal, jakiego się dopuścił, i zamiast podkulić ogon, przeprosić i wziąć się do pracy, prowokował następne konflikty. Również z kolegami z drużyny. Szczególnie upatrzył sobie Johana Gorkiufa, piłkarza przystojnego, w dodatku z bogatej rodziny. Słowem, kompletna odwrotność Ribériego. Kiedy na jednym ze zgrupowań piłkarz roku we Francji zaprosił współtowarzyszy z kadry do klubu nocnego, Gorkiuf odmówił, co niezwykle rozeźliło gospodarza imprezy. Co jest? Matka nie pozwala ci wyjść z domu? Wulkan wybuchł na pokładzie samolotu, gdy wracali z kompletnie nieudanych mistrzostw świata. Ruszyli na siebie z pięściami i prawdopodobnie wszystko zakończyłoby się solidną bitką, gdyby nie rozdzielił ich Jérémy Toulallon. Konflikt ustał dopiero wiele miesięcy później, gdy obaj dostali powołanie do już nowej drużyny narodowej, prowadzonej przez Laurent Blanca. Na pierwszej sesji treningowej, w obecności pozostałych kolegów, panowie pogodzili się. W tym samym czasie Franck zdobył się na duży gest. Publicznie przeprosił za to, czego dopuścił się w ostatnim czasie. To jasne, że rok 2010 był okropny ze wszystkich punktów widzenia. Nie powiem nawet o urazach, które mnie trapiły. Ale w życiu prywatnym, moim zachowaniu jako piłkarza, poszedłem złą drogą. Zagubiłem się. Ranię ludzi. Ludzi, którzy są mi bardzo drodzy. Wiele osób rozczarowałem, a nawet zniesmaczyłem i chcę za to przeprosić. Proszę o wybaczenie. Mówiąc o krzywdzie, z pewnością miał na myśli żonę, Wahibę Belmahi. Poznali się w wieku 15 lat. Są małżeństwem, mają 2 córki. To dla niej Ribéry przeszedł na islam, a potem, jak twierdzi jego były menedżer, został zupełnie zdominowany. Wydaje się, że to prawda. Zakręciła go sobie wokół palca. Pani Ribéry miała swoje oczekiwania i najwyraźniej nie polubiła Bruno Heiderscheida, agenta piłkarza, gdy ten grał jeszcze w Marsylii. W pewnym momencie Franck musiał postawić sprawę jasno. Słuchaj, Bruno, moja żona nie chce, byś dla mnie pracował. Mógłbym albo rozstać się z tobą, albo rozwieść. Jestem zmuszony wybrać to pierwsze. Unieważnienie umowy kosztowało go 2,5 miliona euro, ale rozwód prawdopodobnie opłacałby mu się jeszcze mniej. Pozostający pod pantoflem 20-paroletni facet i tak uciekał w bok. Największy kryzys dotyczył już wspomnianej nieletniej prostytutki. Ostatecznie Wahiba wybaczyła niewiernemu mężowi. Po stresujących, trudnych mistrzostwach świata para wyjechała na śródziemnomorskie wakacje, które dzień po dniu relacjonowali poszukujący sensacji paparazzi. Zapewne chcecie wiedzieć, w jakich okolicznościach Ribéry przeszedł na islam. Jak wspominałem, zrobił to pod wpływem żony, choć niektóre doniesienia wskazywały, że zdecydował się zmienić religię podczas kilkumiesięcznego pobytu w Stambule, wcześniej będąc, przynajmniej formalnie, katolikiem, choć niezbyt gorliwym. Miałem trudne życie i musiałem znaleźć coś, co zapewni spokój. Odbudowałem się, zawiązując specjalną więź z Allahem. Przyjął imię Bilal. Stara się przestrzegać zasad islamu. Odwiedził też Mekkę.
Jako sumienny muzułmanin pości w czasie Ramadanu, choć, jak twierdzi, robi to tylko wtedy, gdy nie rozgrywa meczów. Nie je wieprzowiny i nie pije alkoholu, co mogło być problematyczne, zwłaszcza dla człowieka pracującego w firmie dość jasno powiązanej z Monachium. Monachium to Bawaria, a Bawaria to oczywiście piwo i festiwal Oktoberfest, na który zjeżdżają się także piłkarze Bayernu, ochoczo robiący sobie zdjęcia z kuflami i pokalami. Dla Francuza zrobiono wyjątek, dzięki czemu mógł pozować z kuflem pełnym wody mineralnej. Po zamieszaniu z nieudanym transferem do Realu, Frank odbudował się w Monachium. Trochę jak Robert Lewandowski. Odpuścił temat i skupił się wyłącznie na budowaniu kariery w niemieckiej potędze. Na boisku stał się jeszcze bardziej niebezpieczny, gdy do Bayernu dołączył Arjen Robben. Podczas gdy Ribery otrzymał pseudonim Kaiser Frank na cześć Franza Beckenbauera, francusko-holenderski duet nazywano Robbery z połączeń dwóch członów każdego z nazwisk, co z języka angielskiego można przetłumaczyć jako rozbój. Rozbójnicza para skrzydłowych siała po strach i była szczególnie zabójcza podczas kontrataków. W ciągu 10 sezonów spędzonych na obu flankach Bayernu, tandem zgromadził potworną liczbę tytułów. 8 mistrzostw Niemiec, 4 triumfy w Pucharze Niemiec, super puchary wszystkich kształtów i rozmiarów oraz spóźniona, ale bezsprzecznie definiująca karierę, chwała w Lidze Mistrzów. Osiągnięta przez pokonanie rywali z Dortmundu na Wembley w niezapomnianym wewnątrz niemieckim finale w 2013 roku. Mecz rozstrzygnięty lewą nogą Robbena. Warto przy tym zauważyć, że narodziny dwójki Robbery miały zbawienny wpływ na budowę tamtego Bayernu. Bastian Schweinsteiger przed ich przybyciem często był używany jako pomocnik schodzący do linii, a pod rządami Luisa van Gaala wylądował już tam, gdzie czuł się najlepiej, na środku. Młody napastnik Thomas Müller również zaczął się lepiej rozwijać, cały czas ucząc się od francuskiego czarodzieja. Wkrótce jednak kontuzje zaczęły spowalniać Ribery'ego, ale on ciągle wracał i poprawiał swoją grę. W późniejszych latach nawiązał współpracę z Davidem Alabą po lewej stronie boiska. Najważniejsze było wsparcie, jakie dawał napastnikom. Czy to Luca Toni, Miroslav Klose, Mario Gomez, Mario Mandzukic czy Robert Lewandowski, twoje szanse na dostanie się na czoło klasyfikacji strzelców były znacznie większe, jeśli miałeś obok siebie szalonego Scarface'a. Również i indywidualne liczby wicemistrza świata z 2006 roku stopniowo się powiększały. Łącznie dla Die Roten rozegrał ponad 400 spotkań, strzelając 122 gole i dokładając ostatnie podanie do kolejnych 180. Co więcej, co roku osiągał średnio ponad 10 asyst, począwszy od ostatniego sezonu w Marsylii. Zdążył też prześcignąć obecnego dyrektora sportowego Monachijczyków, Hasana Salihamidzicia, w liczbie występów wśród zagranicznych piłkarzy FCB. Jeszcze w wieku 36 lat potrafił coś dać niemieckiej potędze, coraz częściej korzystającej z młodego kontyngentu talentów. Kiedy Bayern potrzebował jego inspiracji, on nie zawodził. Rummenigge zawsze stawał w jego obronie, gdy kibice domagali się zmiany pokoleniowej na lewym skrzydle. Nie ma starych graczy, są tylko dobrzy i mniej dobrzy gracze. Ribery należy do tych pierwszych. Oprócz umiejętności technicznych, bystrego oka do strzelania bramek i niesamowitej wydolności, w mediach chwalono go także za defensywną pracę, wytrwałość, mentalność i energiczny styl gry. Osobowość Ribery'ego poza boiskiem można z czystym sercem dopasować do tego, co prezentował na murawie. Często koledzy widzieli w nim jokera i dowcipnisia. Sam twierdził, że humor jest dla niego bardzo ważny.
Jego bardziej godne uwagi wyczyny obejmują m.in. jazdę traktorem na murawie podczas jednego z jego ostatnich meczów dla Olimpik. Natomiast podczas gry w Bundeslidze przykładowo wszedł na sklepową wystawę i udawał manekina. Innym razem na Olivera Kahna wylał z dachu środka treningowego kubeł zimnej wody. W trakcie zgrupowania w Dubaju rozbił klubowy autokar. Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ogóle była dla niego dość pechowa. Kilka lat temu odwiedził tam popularną restaurację, serwującą steki pokryte złotem i pochwalił się tym w mediach społecznościowych. Kibice byli oburzeni, że Francuz je danie, które kosztowało 1200 euro i zarzucili mu rozrzutność. Na ripostę nie trzeba było długo czekać. Wyjaśnijmy sobie coś w tym 2019 roku. Zacznijmy od zazdrośników, hejterów i osób, które urodziły się tylko przez dziurawą prezerwatywę. Pieprzyć wasze matki, babcie oraz całe wasze drzewo genealogiczne. Mój sukces zawdzięczam przede wszystkim Allahowi i sobie, moim bliskim i tym, którzy we mnie wierzyli. Jesteście niczym poza kamykiem w moich skarpetkach. Oto cały frąg. Prostolinijny i bezkompromisowy. Na długo pozostanie zapamiętany przede wszystkim w swoim kraju. Ceniony nie tylko ze względu na grę. Zinedine Zidane opisywał go jedynie w dobrych słowach. Frank po prostu kocha życie. To typ zawodnika, który robi wrażenie za każdym razem, kiedy gra i kiedy wychodzisz z nim na miasto. Ważna postać w świecie piłki nożnej. Z pewnością przez wiele lat nie zapomnimy o Francuzie. Ale wy nie zapomnijcie o jednej rzeczy. Wejdźcie na Spotify i zaznaczcie dzwonek przy podcaście, aby być na bieżąco. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję wam za dziś. Konrad Szymański. Do usłyszenia niebawem.